Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Ja nazywam się Anna Antoniak i witam Cię na moim kanale bez względu na to, czy słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, czy na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu. Kochani, bardzo się cieszę, że jesteście, że słuchacie, jest Was coraz więcej. To jest niesamowite. Tak, a dzisiaj przychodzę z takim przesłaniem do Was. Każdy koniec ma swój początek i każdy początek ma swój koniec, i jeżeli temat Cię interesuje, to zapraszam do słuchania, daj łapeczkę w górę też, udostępnij, napisz komentarz, jeżeli będziesz chciał coś przekazać albo podziękować, wysłać serduszko, miło będzie mi też. Zapraszam też Was na moją stronę ludziesukcesu.com i mam nadzieję, że w tym tygodniu albo przyszłym będzie już odblokowana moja strona osobista, Anna Antoniak blog. Tam jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy, więc mam nadzieję, że się uda to zrobić już niebawem i bardzo się z tego powodu też cieszę. Chciałam powiedzieć, że ostatnie dni moje były dosyć ciekawe, ponieważ byłam na koncercie przepięknym, zresztą w Gliwicach. To było moje marzenie, spełniłam swoje marzenie kolejne. Kiedy pierwszy raz usłyszałam ten zespół, zespół się nazywa Hillsong, jest z Australii. To jak widziałam, jakie robią koncerty, uwielbienia, ile tysiące ludzi, jakie przychodzi i ile wyświetleń ma na YouTubie. Pomyślałam sobie kiedyś, że wow, bardzo bym chciała jakby też być na tym koncercie i nie uwierzycie, ale byłam pod samą sceną. Co więcej, byłam z moją klientką, która jest już taką moją znajomą i nasze dzieci też się poznały, były razem na obozie, teraz też jadą na obóz, więc zobaczcie, jak to jest, że klienci, którzy przychodzą i pracują ze mną na sesjach, potem jakby, jeżeli oczywiście jakby czujemy na tych samych falach, zostajemy razem dłużej i to się przeradza w jakąś relację. I powiem Wam szczerze, że w moim życiu mam wiele takich relacji właśnie z mojej pracy, jednej czy drugiej, z tego jak miałam kiedyś firmę, bo miałam salon kosmetyczny, także to jest piękne. No i wyobraźcie sobie, że nie dość, że stoimy pod sceną, to było niesamowite, to jeszcze synek tej mojej klientki jako jedyny na tysiące ludzi na całej tej arenie w Gliwicach otrzymał czapkę od jednego z liderów, który tam śpiewał. Także to jest po prostu niesamowite. Bóg jest niesamowity. A naprawdę. A jeszcze mój syn wcześniej miał pewną wizję i jakby nie było tylko właśnie jej syna w tej wizji, a potem nagle po prostu wszystkie oczy skierowane na tego chłopca, i który otrzymuje ten prezent jako jedyny na tysiące ludzi, które tam było. To było niesamowite. Dogoń swoje marzenia, książka moja, która jest początkiem drogi do zmiany, do lepszych zmian. Polecam Ci serdecznie, znajdziesz ją w linku poniżej albo na stronie ludziesukcesu.com. Przeczytaj, zacznij się rozwijać, zacznij zmieniać swoje serducho. Myślę, że to będzie dobry początek dla Ciebie, bo wiem, że ta książka ma ogromną wartość. Dobrze, przechodzę już do sedna, troszkę się z Wami podzieliłam, tak, bo to było takie piękne przeżycie naprawdę i niesamowite. No jeszcze jedna rzecz. Bardzo chciałam polecieć do Grecji, ponieważ byłam prawie w całej Europie, zwiedziłam, ale niestety Grecji nie udało mi się jeszcze zwiedzić i w tym roku byłam też, za co jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna. Jest przepiękna, cudowna, niesamowite jedzenie, ludzie, widoki, po prostu wow. Więc jakby kolejne dwa marzenia w tym roku się zrealizowały. Natomiast mam inne też marzenia, może Wam troszeczkę potem opowiem o nich i mam też projekty, za które się już zebrałam mocno do działania i chciałabym je wydać. Dobrze, ale no właśnie, każdy początek ma swój koniec i każdy koniec ma swój początek. I bardzo często tak jest, że
Kiedy kończy się coś w naszym życiu, bez względu na to, czy to jest osobiste, czy to jest zawodowe, jakby to ten koniec zawsze ma nowy początek. Dlatego, że po prostu tak jest, słuchajcie. I bardzo często my jako ludzie martwimy się, że o, coś się kończy, o, zwolnienie mnie z pracy, o, redukcja etatów, o, jakby firmę muszę zamknąć, o, właśnie o, na przykład zwolnienie mnie z pracy, albo coś się wydarzyło i co teraz, tak? I teraz jest koniec. Ale ten koniec oznacza nowy początek dla Ciebie. Hej! Coś fantastycznego może się wydarzyć, kiedy ktoś odchodzi z Twojego życia albo jakaś relacja się kończy. Hej! Przyjdzie następna. Widocznie tak miało być. Po prostu jest koniec czegoś i dajesz dostęp do początku czegoś innego. I to jest niesamowite, słuchajcie. Jeżeli wyrzucasz stare buty, które no już znosiłeś, nie wiem, 3 lata, tak? No to jest ich koniec, ale ten koniec oznacza, że będziesz miał nowe buty, no bo musisz sobie nowe buty kupić, które, w których będziesz chodził teraz. I po prostu to jest takie naturalne. Tylko, że podam przykład tych butów, bo na podstawie butów my jakby no nie myślimy o tym w taki sposób, nie? Bo to takie zwykłe, proste. No masz majtki i porwały ci się i musisz zakupić nowe. No i to jest wiadome. No ale jeżeli chodzi już na przykład o pracę albo o biznes, że coś się kończy, no to jest wtedy wielki lament i zamęt. Jeny, co ja teraz zrobię, za co zapłacę rachunki i tak dalej. Wiadomo, że to nie jest fajne i nie jest to miłe. Natomiast natomiast warto spojrzeć na to z innej strony i pomyśleć sobie, hej, no skończyło się coś, ale teraz coś nowego się zacznie. Mam szansę zacząć robić coś nowego, mam szansę poznać nowych ludzi, mam szansę zarabiać więcej, mam szansę wyjechać może gdzieś, mam szansę w końcu otworzyć tą swoją firmę, o której marzyłam, mam szansę, nie wiem, wejść w jakiś projekt biznesowy, mam szansę rozwinąć się teraz, zrobić jakiś kurs i potem znaleźć nową pracę. I to jest fantastyczne, tylko że my tak jesteśmy sfiksowani na tym, na tych złych emocjach i na tym, co się właśnie wydarzyło, że jakby nie myślimy pozytywnie i nie patrzymy dalej, co może to dobrego nam przynieść. I ja właśnie bardzo często na sesjach indywidualnych uczę moich klientów tej zmiany perspektywy, żeby oni nawet właśnie w tych trudnych sytuacjach uczyli się znajdywać te drobne, małe rzeczy, które cieszą i zadawać sobie dobre pytania. I w moim życiu co jakiś czas tak samo są rzeczy, które się kończą, które się zaczynają. I pamiętajmy, że po prostu takie jest życie. No, dzisiaj mamy jeszcze wiosnę, za chwilę będziemy mieli lato. Wiosna się kończy, od 22 bodajże zaczyna się lato. Potem we wrześniu się skończy to lato i zacznie się jesień. No i każdy koniec ma swój początek. Potem będzie jeden. Wiecie, ja tak wczoraj sobie tak myślałam, że jeszcze był maj niedawno, to już mamy, kurczę, 18, połowę czerwca. Jak ten czas szybko leci, połowę roku mamy już. Ja pamiętam, nagrywałam do Was ostatni podcast 31 grudnia, Słowo Miłości na Dziś, bo nagrywałam każdego dnia w tamtym roku podcasty, możecie sobie posłuchać, są naprawdę inspirujące. I nagrywałam go jeszcze do Was z gorączką, 3 dni nagrywałam do Was z gorączką 39 stopni. Ja nie wiem, jak ja to robiłam. W każdym bądź razie miałam sobie zrobić przerwę, no i ta przerwa trwa do tej pory, bo jakby nie wiem dlaczego, ale jakby nie mam potrzeby nagrywania codziennie. Tak jak ostatnio mówiłam, że chciałam nagrywać więcej i rzeczywiście tak będzie. Ale każdy koniec ma swój początek i jakby to zapoczątkowało w moim życiu pewne inne wydarzenia i były to wydarzenia i osobiste, i zawodowe. Natomiast martwienie się o to, co będzie, jak się to skończy, albo martwienie się o to, jaki będzie początek tego, jest kompletnie do czapy, dlatego że my nie wiemy, jaki będzie koniec i nie wiemy, jaki będzie początek, ale każde doświadczenie i każda praca, każda relacja, nie wiem, każda jakaś rzecz, która się wydarzyła, się właśnie skończyła w Twoim życiu, fajnie, gdybyś sobie zadał i żebyś zadała sobie pytanie, co dobrego z tego mogę wynieść dla siebie w swoim życiu. Jaka lekcja z tego płynie? Co dobrego
mogę wyciągnąć, czego mnie to nauczyło, tak? Czy ta praca, bo na przykład straciłeś pracę i powiesz, że no dobra, nie mam pracy, ale jak sobie weźmiesz kartkę papieru i napiszesz, co dobrego doświadczyłem w tym pracy, co dobrego ta sytuacja niesie, to wypiszesz sobie, mam nowych znajomych, nie wiem, pracowałem tam 2 lata, spłaciłem zobowiązania, nie wiem, byłem na wakacjach, kupiłem sobie coś tam. Jakby zaczniesz dostrzegać bardzo dużo rzeczy dzięki tej pracy, którą miałeś, tak? Czy w której byłeś. Jeżeli kończy się jakaś relacja, no to tak samo sobie napisz, tu wchodzą emocje, jest to bardziej jakby emocjonalne jeszcze, ale warto sobie też usiąść i napisać po prostu na kartce, co dobrego ta relacja, czy ten związek, czy przyjaźń, czy miłość jakby przyniosła do mojego życia. I wypisujesz sobie, tak, że przyniosła na przykład, że stałem się bardziej mężczyzną z klasą, że zrobiłem to przez ten czas jakby z tą osobą, tak, że doświadczyłem tego, ta osoba mi pokazała to, pokazała mi to, więc jakby zobaczysz bardzo dużo rzeczy, jaką wartość ta osoba wniosła do Twojego życia. Może to były złe emocje i też tak może być, ale te złe emocje albo, nie wiem, kłamstwo jakieś tam było, czy zdrada jakby w związku, jak sobie wypiszesz co dobrego, to pomyślisz sobie, kurde, nic dobrego, po prostu zranił mnie ten, nie wiem, dziad jeden i tak dalej, albo ona mnie zdradziła i tak dalej. Natomiast jak sobie wypiszesz, to powiesz, wiem, że na przykład nie chcę popełniać już takich błędów, ponieważ jakby ta zdrada albo to kłamstwo musiało mieć jakąś przyczynę, tak? Coś się wydarzyło jakby wcześniej, że do tego doszło, więc jakby na pewno ty widziałaś te znaki i widziałeś znaki pewne, rozmawialiście o tym, albo w ogóle nie rozmawialiście, właśnie mieliście ze sobą jakby tych takich szczerych relacji, nie było w ogóle szczerości w waszym związku, przepływu jakichś informacji, zamiataliście różne rzeczy pod dywan, więc jakby możesz wyciągnąć lekcję z tego, czego nie chcesz na przyszłość i to będzie niesamowicie dobre dla Ciebie, ponieważ kiedy wejdziesz w inną relację za jakiś czas, oczywiście nie od razu, bo bez sensu, ale za jakiś czas, żebyś sobie przeanalizować, czego już nie chcesz w swoim życiu, a czego chcesz więcej, bo ta osoba może dawać też dużo dobrych rzeczy, których Ci brakowało i to jest fantastyczne. I jeżeli tak samo na przykład jest we zdrowiu, jeżeli, nie wiem, coś Tobie teraz dolega, tak, no to musisz się wyleczyć z tego i możesz sobie też zadać pytanie, co ta sytuacja dobrego niesie. No, niesie to, że ja nie będę więcej już palił papierosów, niesie to, że nie będę objadać się takimi rzeczami, że po prostu zaczynam dbać o siebie, zaczynam uprawiać sport, zaczynam jeść inaczej. Czyli to, co było złe jakby sprawia, że wychodzi teraz na dobre, ten koniec, bo akurat dzisiaj nie możesz, no po prostu, nie wiem, leżysz w szpitalu albo bierzesz jakieś leki, tak, coś się wydarzyło, no to jest jakby koniec jakiegoś etapu w Twoim życiu i mówisz, dobra, ja teraz zaczynam od nowa, tak, zaczyna się nowy etap w Twoim życiu, nowe rzeczy, nowe możliwości i to jest niesamowite. Słuchajcie, żeby się nauczyć patrzeć na dobrą stronę tego, co się kończy i co się może zacząć. Tylko pamiętajmy też, teraz druga strona, że to, co się zaczyna, może się kiedyś skończyć i zawsze się kiedyś kończy. Czasami małżeństwo się kończy po 2 latach, po 5, po 10, ale ono się kiedyś skończy. Może się skończyć dopiero wtedy, kiedy jedna osoba umrze, tak? Wtedy też się skończy, ale kiedyś to się skończy. Twoje życie się zaczęło kiedyś i się niestety, ale kiedyś skończy. Nie wiemy, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie za tydzień, czy za 35 lat. Nie mamy pojęcia, ale ono się kiedyś skończy i taka jest prawda. I twoja praca dzisiaj masz, ale nie wiesz, kiedy się skończy. Myślisz sobie, ja jestem bezpieczna, mam super posadkę i w ogóle, ale ta praca się kiedyś skończy. I jakby musisz wziąć to pod uwagę. I co nam to daje?
daje nam to, że możemy myśleć przyszłościowo, czyli możemy zacząć oszczędzać, możemy spłacić sobie teraz zobowiązania, żeby być czyści, na przykład, żeby jak dostajemy wypłatę, żeby po prostu móc sobie wtedy zacząć odkładać, czyli najpierw sobie właśnie zredukować te zobowiązania, które mamy i potem zacząć odkładać, bo gdy przyjdzie koniec na przykład tej pracy, to będziemy mieli oszczędności na to, żeby przeżyć miesiąc, dwa, żeby zrobić być może jakiś kurs, i żeby nie musieć po prostu zaciągać, nie wiem, jakichś pożyczek, kredytów, zapożyczać się gdzieś, żeby móc na spokojnie z czystą głową szukać nowej pracy, tak? Jeżeli zaczynasz dzisiaj biznes, to być może on się też kiedyś skończy. Może się to na przykład masz jednoosobową działalność gospodarczą i ona się skończy, ponieważ przekształcisz ją na przykład w spółkę z o.o., tak? Albo może kiedyś już chciał zamknąć spółkę z o.o., dlatego że no, nie będziesz chciał już w niej być, na przykład coś się wydarzy i otworzysz nową. Jakby każdy początek ma swój koniec i musimy być na to przygotowani. I czy mamy się tego bać? Nie, ale to nam daje taki obraz, że na przykład jeżeli wchodzisz, zobacz właśnie, no, jeżeli masz dzisiaj pracę, no to żeby pomyśleć sobie, co będzie, jeżeli to się skończy, tak? Myśleć przyszłościowo, czyli właśnie o tym rozwoju, żeby się rozwijać, żeby wzmacniać siebie, żeby budować nowe kompetencje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteś w związku i wiesz, że on może się kiedyś skończyć, nie wiesz, czy on się skończy małżeństwem i jakby przejdziecie w nowy etap, czy skończy się po prostu jakby nawet nie dojdziecie do małżeństwa, do zaręczyn. Też tak może być oczywiście. Ale jeżeli nie chcemy, żeby on się skończył, bo czujemy, że ta osoba jest dla nas ważna i kochamy ją i wiemy, że to jest ta osoba, z którą chcemy spędzić życie, no to warto jakby od samego początku pielęgnować te dobre rzeczy i razem wspólnie dbać o to, żeby po prostu to się nie skończyło. Tylko jakby pamiętajmy, że obydwoje osób, tak, dwoje osób, jedna i druga strona musi tego chcieć. I to też jest jakby świadomość tych osób. I dlatego ja tak bardzo zawsze powtarzam o tym, żeby się rozwijać, żeby wspólnie też się rozwijać, żeby rozmawiać, być szczerym ze sobą, mówić swoje zdanie, tak? I razem wzrastać. To jest najpiękniejsze, co może być, bo wtedy jakby idziemy tymi samymi schodami. Idziemy do góry, tak? Idziemy do góry. I to jest fajne. Mam nadzieję, że dałam Wam do myślenia. Mam nadzieję, że przemyślicie te kwestie. I bez względu na to, co się dzisiaj w Twoim życiu dzieje złego, wiedz, że będzie tego koniec i będzie nowy początek. I tak samo, jeżeli dopiero coś zaczynasz, to wiedz, że ten koniec kiedyś nadejdzie i wykorzystaj ten czas dobrze i pielęgnuj to, jeżeli to jest dobre i raduje Twoje serce. Bo być może będzie to do końca życia, być może będzie to tylko na, nie wiem, krótki czas. Ale zawsze dobre wnioski możesz z tego wyciągnąć. Ściskam Cię, dobrego dnia, popołudnia, wieczoru, nocy, bez względu na to, gdzie i kiedy tego słuchasz. Ania, do usłyszenia.